Fundusz zbrodni. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna tylko na kapitalbuch.pl. Polecam. Leszek Szymowski. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie. 16 października 1978 roku stało się coś, co zaskoczyło cały świat. Konklawę w Rzymie wybrało papieżem krakowskiego kardynała Karola Wojtyły, który przybrał imię Jana Pawła II. Tak rozpoczął się jeden z największych pontyfikatów w dziejach Kościoła, ale tak rozpoczął się pontyfikat, który przyprawiał o bóle głowy dygnitarzy państw komunistycznych. Już 16 października wieczorem, po tym jak nad kaplicą Sykstyńską pojawił się biały dym, a nowy papież przedstawił się tłumom zgromadzonych wiernych, przywódcy państw komunistycznych zaczęli wzywać swoich najbliższych współpracowników i organizować pilne narady, co zrobić w tej sytuacji. Bo sytuacja była rzeczywiście nietypowa. Oto bowiem papieżem, duchowym przywódcą miliarda katolików, a przede wszystkim duchowym przywódcą Polaków, został kardynał z Krakowa, z komunistycznej Polski. Kardynał, który wiedział, czym jest naprawdę komunizm. Kardynał, który nie dałby sobie nigdy wmówić, że komunizm to dobro, że komunizm to pokój i tak dalej. Kardynał, który walczył jako krakowski arcybiskup z komunizmem, który organizował seminaria duchowne, który wspierał ruchy katolickie w innych krajach komunistycznych. Choć 16 października przywódcy całego świata zaczęli spieszyć do Watykanu z gratulacjami, to jednak przywódcy państw komunistycznych, którzy również wysyłali piękne dyplomatyczne listy, już myśleli, jak pozbyć się zagrożenia, jakie niosła dla nich osoba Jana Pawła II. Oczywistą jest rzeczą, że Watykan stał się głównym punktem na mapie aktywności komunistycznych wywiadów. W gronie tych komunistycznych wywiadów główną rolę odgrywał oczywiście wywiad Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, wywiad PRL. Dlaczego? Ano dlatego, że wywiad PRL już trochę wiedział o samym Janie Pawle II jeszcze z czasów, kiedy on był krakowskim kardynałem. Wywiad PRL miał najlepsze możliwości docierania do potencjalnych współpracowników Jana Pawła II, no bo nie było to przecież tajemnicą, że nowy papież będzie sobie dobierał współpracowników wśród Polaków. Ale wywiad PRL miał też możliwości działania w już instytucjach kościelnych w Rzymie, w których jeszcze przed Janem Pawłem II pracowało wielu Polaków. Tak właśnie Rzym, Watykan, stał się najważniejszym celem dla wywiadu PRL w 1978 roku. Zaraz po wyborze Jana Pawła II w Warszawie odbyła się tajna narada z udziałem pierwszego sekretarza Edwarda Gierka, premiera Piotra Jaroszewicza i osób odpowiedzialnych za służby bezpieczeństwa, a więc szefów wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, czyli generała Kufla, generała Kiszczaka oraz generałów Pożogi, Dmowskiego i jeszcze różnych innych. Oni musieli odpowiedzieć na jedno pytanie. Jak zneutralizować zagrożenie, jakie płynie dla komunistycznego świata z wyboru Polaka na stolicę Piotrową? Oczywiste dla nich było już wtedy, w 1978 roku, że trzeba będzie działania papieża jakoś neutralizować, jakoś dusić w zarodku. Ale żeby te działania dusić w zarodku, żeby je neutralizować, to trzeba było je znać. To trzeba było wiedzieć, co zamierza papież. I to właśnie stało się głównym wyzwaniem dla komunistycznego wywiadu cywilnego Polski. Rezydentura Baszta, bo taki kryptonim nosiła placówka polskiego wywiadu w Rzymie, otrzymała zadanie inwigilacji papieża, przekazywania do centrali w Warszawie wszystkiego, co może być ważne dla przewidzenia, określenia kroków politycznych podejmowanych przez Jana Pawła II, szczególnie w odniesieniu do Polski i państw komunistycznych. Do Watykanu ruszyli nowi szpiedzy. Ci, którzy wykształceni w szkole szpiegów znali język włoski, ci, którzy mieli już jakieś doświadczenie, rozpoczęli oni werbunek agentury spośród księży pracujących w Rzymie, ale nie tylko, bo jak się okazało, próbowali pozyskać jako źródła informacji również dziennikarzy, co w wielu wypadkach się udało.
cywilnych pracowników Watykanu, szefów instytucji kościelnych i tak dalej, i tak dalej. Tak rozpoczęła się tajna wojna polskich służb specjalnych z Janem Pawłem II. Tak rozpoczęła się próba inwigilacji Watykanu, która miała zneutralizować działania Jana Pawła II, którego komuniści potwornie się w tamtym okresie bali. Ja wiele lat później otworzyłem taki projekt badawczy, który miał udzielić odpowiedzi na pytanie o to, jak przebiegały te działania inwigilacyjne wywiadu PRL w stosunku do Jana Pawła II. A więc kto szpiegował papieża, dlaczego szpiegował papieża, jakie metody były przy tym stosowane, jakie tajne operacje były przy tym stosowane, kto nie ugiął się, kto zawiódł papieża, a kto pozostał mu wierny. Tak narodziła się ta książka. Książka Agenci SB kontra Jan Paweł II, której pierwsze wydanie ukazało się w roku 2011, a teraz mam dla Państwa wydanie trzecie, troszeczkę pogrubione, na innym papierze, ale wydanie, które nie straciło nic ze swojej aktualności. Mówiąc o pontyfikacie Jana Pawła II, bardzo często zapominamy o tym, że ten człowiek od pierwszego dnia swojego pontyfikatu musiał mierzyć się z otaczającymi go siłami zła, musiał mierzyć się z komunistycznymi szpiegami, z tymi, którzy bardzo źle mu życzyli, którzy chcieli pokrzyżować ten jego pontyfikat. Bilans tej wojny jest oczywiście korzystny dla Jana Pawła II. To papież, wielki, święty papież, wygrał tę wojnę z siłami zła. Ale ta wojna przyniosła też wiele ludzkich upadków. Wielu współpracowników papieża, których się załamali, bądź którzy z nieświadomości, z głupoty albo z innych przesłanek byli informatorami wywiadu PRL w Watykanie. Kulisy tej nieprawdopodobnej operacji, kulisy ludzkich losów poznacie Państwo z tej książki Agenci SB kontra Jan Paweł II. Zachęcam Państwa do lektury. To jest książka, która stanowi zwieńczenie wielu miesięcy mojej badawczej pracy w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Pracy, której podjąłem się jako pionier. Nikt przede mną nie badał akt archiwalnych rezydentury wywiadu PRL w Rzymie. Nikt wcześniej nie chciał zmierzyć się z tą trudną, niewątpliwie, ale koniecznie wartą poznania kartą polskiej historii. Czy mi się to udało? Ocencie Państwo sami. Bardzo Państwa proszę o lajkowanie moich wystąpień, o ich komentowanie, o udostępnianie wszędzie tam, gdzie Państwo uznajecie to za konieczne. Bardzo też proszę Państwa o subskrypcję mojego kanału. A jeżeli podoba się Państwu to, co robię, to, co mówię, to, co ujawniam, i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć w mojej działalności, to serdecznie zachęcam do wsparcia finansowego. W opisie filmu znajdziecie Państwo numer rachunku bankowego, linki do zrzutki, do Patronite, do PayPala. Będę Państwu wdzięczny za każdy datek, bo dzięki Państwu mogę ujawniać to, co ujawniam na tym kanale do tej pory. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.